Halo, halo, witajcie bardzo serdecznie, moi widzowie i drogi YouTube i wszyscy, którzy mnie będą lub oglądają lub nie oglądają lub cokolwiek robicie, witajcie i dzisiaj będziemy kontynuować przygodę w Diablo 3, naszą ukochaną Magdą. Kontynuujmy zatem. Mamy teraz loading. Bardzo podobają mi się te ta oprawka na to kamerki, bardzo fajne. Mam nadzieję, jest. Dobra, jesteśmy w nowym Tristram, wiemy co mamy robić. Czy ja mam coś? Ale mam ekwipunku. Czy w skrzydce mogę coś schować? W ogóle coś tu mam dla ciebie. Słuchaj, a wykupiłem. W ogóle. Czy coś jeszcze odłożyć? Mogę dla ciebie. Nie, już tu nic ciekawego, wszystko poprzetapiam. Dobra. Poprzetapiajmy. O, lepsiejsze buty, ale to za chwilę. Naprawmy przedmioty, odzyskajmy wszystko. No po co mam to trzymać u siebie, skoro i takiego nie będę używał. Okej. Czy coś fajnego mogę wykuć? Nie. Nic ciekawego, nie mogę wykuć. Czy mogę pancerz? Tak, mogę fajne buty wykuć. Zaczniemy od butów. One mi się na pewno przydadzą, moi drodzy. Mamy buty. Hełm. A co mi tam? To nie. To nie. Tu już mamy. To też, to też, to też. I tarcza nam nie jest potrzebna. Co tu wyszło? 56. Dużo słabszy od naszego. Ale za to mamy dobre buty. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy. A właśnie, jeszcze. Tu zostawiłem ten miecz, ale ja tak nie wiem, czego będę używał. Dajmy templariuszowi miecz. Niech. No ja wiem, że ci to pomoże, mój drogi, dlatego ty to teraz dostałeś. Dobra. W ogóle znajdź dzielnicę pośród Leoryka. Tepnijmy się tam. I zacznijmy tego szukać. Dobra, zaczynajmy. Mam tu. A, mam dalej petardy. No i spoko, na razie niech te petardy zostaną. Może coś odblokujemy dzisiaj jakoś. Chodź tu, bestio. O, gady jedne, gincie. Nie, nie widzę tego wroga. A, zapomniałem tego użyć. Oho, ho, się małe rozpierdziel zrobił. Zamroziło go. Udało się nam. No to się bardzo cieszę, że się udało. To jest bardzo fajna sprawa właśnie, że ta umiejętność, gdzie oni mnie atakują, to od razu zamarzają. Ogólnie rzecz biorąc, nawałnica mocy, tajemnicza kula. Zostawmy to, mi się chyba to bardziej podobało. Odrętwienie. Ale hajs weźmy, dobra. Siedziba Leoryka. To jest chyba, o! To mi się chyba bardziej podoba. Niż te rakiety.
Choć czy ja wiem. Nie wiem, wszystko jest fajne. Podoba mi się cała w ogóle gra, oprawka. Kurde, za głośno tu, nic nie słyszę. Znaczy słyszę, ale za głośno, zaraz umrę. Giża, bo jadzie. Wiecie co, nie, ja zostanę chyba przy rakietach. przed petardek są dużo fajniejsze. Umiejętność. To było to. A nie, bo to jest to pierwsze. Tego porażenia próbowałem? Aha, to jest to. Dobra, a my jesteśmy... Dobra, to jest ta druga umiejętność. Mieliśmy to. To niech tak będzie. Niech będą petardy. Petardy są fajne. Oj, nie sap tu. W sumie wiecie co? Tu zmienię na to. I to bardzo fajnie wygląda. Możemy to spróbować. Wiecie, do tej jaskini, może coś ciekawego będzie. Halo! Stój! Dobra, dostaję gnoj. Nie! Kurza. Gdzie on jest? Spierdziela mi. Gin, dostał. Jest. O, ale przedmiotów. Dobra. Ej, fajne jest to cięcie. I tu mógłbym tego miecza użyć, chyba. Wow. I znowu mnie zamroziło. To jest w ogóle mocne? Nie, chyba zostanę przy prądach. Coś mi się wydaje. No, te prądy były dużo fajniejsze. Dobra. Zginął w końcu, bo ile razy... mógł atakować. Co tam dostaliśmy? Lepsze spodnie? No to weźmy. Okej, tylko tyle. Coś jeszcze. Niby te fajniejsze. Dobra, wejdźmy w umiejętności i zostawmy tak, jak było. Przymierzyły się przeciw nam siły potężniejsze, niż sobie wyobrażamy. Te próby prowadzą do wyższego celu, ale jeszcze nie odkryłem jakiego. To przeznaczenie. Nie zatrzymujmy się. Ja wiem, że to jest przeznaczenie. Nie zatrzymujmy się, masz rację. Idźmy dalej, przed siebie. Spieszmy. No, dlatego zdecydowanie chyba wolę jednak. Tą umiejętność jest dużo ciekawsza i dużo więcej zabiera obrażeń. No, to jest dużo fajniejsze, jak widzicie. Yeah! O, nie. Macie rakiety? Zajebiste są te petardy. Hajs się zgadza, mam tyle pieniędzy. No, to nie jest, wy macie pewnie więcej. Tylko nie wiem, na co to można wydać. Dum dum. Jest. No tak, zapomniałem, że on tutaj... O, no ładnie, że jak ten... Jeden zamrozi się, to on od razu wybucha. Ogólnie dobrze, że mamy tego... O, to już koniec? Taki kawał przeszliśmy, że nic... Nie, szkoda. Wielka szkoda.
O, dodatkowe rzeczy się wyłączają. Ale chociaż pancerz lodowy zostawimy, który jest naprawdę fajną sprawą do walki na bliskie odległości. Oho! Na nic twoja obrona. Dobra, dostali. Pajączki wonston, przeszkadzacie. O Jezu, wszystko się rozpierdziela. Masakiera, moi drodzy, masakiera. Można zejść niżej. Im więcej przeciwników, tym lepiej. Kolejny level. O! Pancerz lodu. Pancerz burzy. I co to jest? Otaczasz się magicznymi władowaniami elektrycznymi, które porażają wrogów. Ej, fajne! Bajeranckie, podoba mi się. Ile to też 20, 10 minut. Ty, widzicie? Ja pierdzielę, teraz jestem jak Thor! Tylko jeszcze mota mi brakuje. W ogóle czytałem dzisiaj na nowszy odcinek Kakashi, Naruto i nie wiecie co Kakashi dostał od Dobiego. Normalnie jak obejrzycie to zatka was. Ej, zajebista jest ta umiejętność. O, jest jakaś skrzynka. W końcu coś fajnego chociażby. Kolejna rzadka różdżka. Nie mogę jej dać. Hem, rzadkie, to cię przerobię. Jak ta różdżka wygląda? Zobaczmy sobie. Trochę jak taka dla starych ludzi, którzy ledwo chodzą. Wow, 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 ten piorun był zajebisty. Ja już się boję. Co to może, co ten bank może robić później? Naprawdę, to będzie masakra. W sumie zobaczyłem, przejdziemy sobie mniszką i nią i zobaczymy w co będziemy grać. Znaczy później jak przyjdziemy, to kupię sobie dodatek Rip of the Soul i będziemy dalej grać tą samą postacią. Nie chcę się krzyżowcem grać. A znajdźmy, wiecie co, bo tak kurde farmimy i przydałoby się coś trochę fabularniej iść do przodu. Farmić mogę w sumie w każdej chwili. Śmiesz mnie atakować? Tak. O, to lubię. Rozpierdol w tej grze jest idealny dla mnie. Chcę się wyładować po pracy. Ej, już umarł. 30 potworów zabitych. Dużo obrażenia zadaje, ile? Aż 25, a nie, to nie wiem, pokazane jakie obrażenia zadaje, ale z tego co widziałem, to nie są one małe. Żabki! Dobra, co tu jest za wejście? O, już ktoś dostał. Chodźcie, tym więcej was będzie, tym lepiej. Dopiero się rozgrzewam. Dokładnie. Ja pierdzielę, pioruny wszędzie, jest normalnie tor. Ty jesteś torówna. Jezu. O, co to jest? Szybkość strzału. To jest bardzo fajne. Moi drodzy, tak jak już mówiłem, dzisiaj jest wrzucili już przetłumaczony kolejną mangę Naruto. Możecie sobie obejrzeć kolejny odcinek, chaptery, że tak powiem.
jest naprawdę fajny. Pokazuje wiele ciekawych rzeczy. Właśnie mówię, co Kakashi dostał od Tobiego, nie będę zdradzał. Lepiej sami sobie zobaczcie. Jest... W ogóle nie spodziewałem się tego. Właśnie byłem ciekaw, co Kakashi zrobi. I się zdziwicie. Bo to jest naprawdę wyrąbany prezent. Jeszcze lepszy niż ten pierwszy. Chyba tędy muszę iść. Ale na razie idziemy środkiem, nie będziemy schodzić, żeby nie tracić czasu. Bo bez sensu, nie? Dobra, już widzę, gdzie to jest. Dobra. Mamy już jego posiadłość. Oho. Są już ci... No, jak oni mają... w książce oni piszą. O nie. Zamroziło mnie. Kultyści, właśnie, wybaczcie, zwiecha taka totalna, ale chciałem sobie przypomnieć ich nazwę. No i kultyści panują. O, nad właśnie... nad tymi wszystkimi demonami. Więc kultyści są naszym w sumie największym wrogiem. Hajs trzeba zebrać. Nawet tej książce teraz czytam, to właśnie kultyści też. Bo ogólnie to, gdzie jest sanktuarium, to jest ten świat, w którym żyjemy. Świat ludzi. Jeszcze czekam. Kurde. I... Ogólnie anioły chcą zniszczyć ten świat. Bo cały czas nie mogą pokonać zła. Przez to, że sanktuarium. No. I przez to, że kultyści, którzy... sprowadzają demony, to przez to właśnie anioły mają cały czas problem właśnie z tymi... światem piekielnym, o. No jak widzicie, sami kultyści tu są. Ślicznie, dobra, chodźmy do posiadłości Leoryka. I tak tu będzie dużo roboty, więc... No pioruny lecą, ohoho, ale jak? A ty co to jest za demon? Ogólnie... Widziałem dzisiaj, jak kultyści przeprowadzali dziwny rytuał. No. Jeden z nich stał nieruchomo, podczas gdy inni wbijali mu w kręgosłup długie kolce. Ała! Nie umarł od tego. Podejrzewam, że został opętany, choć nie znam się na tak straszliwej magii. Nie, kultyści są straszni. Nie da się jej powstrzymać! Żaden śmiertelnik nie zdołałby z taką łatwością wyrżnąć naszych braci. Ona tu jest! O, Magda, trzema. Czas dać jeszcze paru kultystów. Zajmijcie ją, jak długo się da. Przecież wszyscy zginęli. Kto to jest? Gdzie ten nasz o to kto to jest? Zrobili nam straszne rzeczy. Zapłacili za to, co ci Boże. Ale był jeszcze jeden więzień. Człowiek w łachmanach. Gdzie on jest? Człowiek o złotych oczach. Tak jest. Widziałem, jak Magda zabiera go do starej komnaty tortur Leoryka. Jest pod nami. Zabiję Magdę za to, co zrobiła. Dokładnie. Szybko chodźmy tam. Ona jest moją matką i ja jej nigdy nie wybaczę, że zostawiła mnie samą. Ledwie przeżyłam. Dlatego nie dość, że uratuję tego gościa, to jeszcze się zemszczę na niej. To, moi drodzy, zaraz będzie 18 level.
No. Jeszcze zabijemy kilka demonów. Tego nie było w planie, co? O, no pewnie, że nie było. Ale szybko się nim zajęliśmy. Cyborg World Team jest the best. Okej, dobra, tutaj już niczego nie ma. Te pioruny się nimi zajmą, więc nie mam co sobie tam cofać się niepotrzebnie. Mi takie narzędzia nie są potrzebne. Patrzcie, widzicie, jak te pioruny ich zabijają? Bardzo fajna sprawa. Hacia! Nie zdołali nawet przywołać tego gościa. W młodość posiadłości, którą zwiemy domem, zapanowała chorobliwa apatia. Apatia. Albrechtowi nowe miejsce przypadło chyba do gustu, choć jego brat Aidan wyruszył, aby zostać wojownikiem. Być może po prostu cierpię na wahania nastrojów spowodowane niedawną zmianą klimatu. Przyprowadźcie ją do mnie, żebym mógł zetrzeć mięso z jej kości. O, chętnie ci pomogę. I co? O ja. Nie, kto szlak. O ja. Udało się. Już myślałem wam, że będę musiał użyć mikstury zdrowia. Ale na szczęście niczego takiego nie musiałem używać. Teraz chodźmy dalej. Gdzie by tu teraz pójść? No, ma ten jeszcze miecz fajny. Wow. I po kultystach. Pioruny są mega. Mam coraz więcej mocy. No przepuść mnie. O, coś mam nowego. Umiejętność. O, patrzcie, ogniste wiązki. Super. Dobra, weźmy to, co to robimy? Aha, nie mogę. Bo tutaj teraz walczymy. Au. Czy teraz mogę to zrobić? Jeszcze nie. No szybciej. Spowolnienie czasu. O, rozłam. Dobra, to mi się podoba. Zaczniemy teraz w praniu, jak to wyjdzie. Ogniste pioruny, ja. A tu co to jest? Wow. What the fuck? Ona jest imba. Imba dziewczyna. No. O, zamienił się. Oni pewnie są strasznie brudni. Te potwory też wybuchają. Idziemy tędy. Zaraz, o. Dopiero się rozgrzewam. Pięknie ci idzie. Dobrze, już widzę.
gdzie mam iść. Coś tam dostałem, jakąś księgę. To jest Anha, może to. Pewnie. Tego potrzebowałem. Fajnie, no to cieszę się, że tego potrzebowałeś. Na razie przyspieszmy poziom, mówię. Mógłbym sobie teraz grać i farmić, ale bez sensu, skoro to najpierw przejdźmy dalej do innego, do aktu gdzieś wyższego. O. Żelazna dziewica. Chodźmy na dół. Jestem uwięziony! Już ci pomogę. Z mniej chęcią ci pomogę, bo może coś ciekawego dostanę. O, zombie! Ty już? Co to miało być? Nieskazitelna łza, przyda mi się. A tego gościa przydałoby się uwolnić. Czy kto tam jest? Byłem pewien, że tam zginę. Nie. Słyszałem pogłoski, że są tu wielkie skarby. Tak? Ostatni dureń w nie uwierzyłem. Nie wiem, czemu uznałem, że mogą być w żelaznej dziewicy. Kiedy byłem uwięziony w tej strasznej ciemności, mogłem myśleć tylko o tym, że nikt się nie dowie, co się ze mną stało. Ale ja cię znalazłem. Dobra. Trochę expa, trochę kasy dostaliśmy. Bierzemy sobie tarczę energetyczną, która jest bardzo, 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 bardzo fajna. Plecy mnie bolą, się wyszczerzę szybciej z pracy. Więc skorzystam. Z drogi, łachmany. Moje petary są teraz trochę lepsze niż poprzednie, więc was bez problemu pokonają. Jest okej. Nie jestem jeszcze gotowa. Jak to, moja droga, nie jesteś gotowa? Dobra. Okej. Jak wam, moi drodzy, mijają wakacje? To już prawie koniec. Ostatni miesiąc został. O nie, z tymi duszami. Dobra. Znajdę wszystkie duchy. Jeszcze czekam. Mi się nie chce tego robić, ale dobra. No. Więc no mówię, ostatni miesiąc został w wakacji, moi drodzy, co wam bardzo, bardzo współczuję. Pewnie nikomu z wam nie chce, z was nie chce się wracać do szkoły. Więc studenci mają fajnie, bo oni aż do października mają luz. Więc mają fajnie. Bogowie byli łaskawi i uwolnili mnie od cierpienia. Spoko. Chwała Akaratowi. No, a ja tam już nie mam czegoś takiego, skorzystajcie ile możecie, moi drodzy, póki ma, jest piękna pogoda. No naprawdę, lipiec jest świetny, już nie pamiętam, kiedy był taki zajebisty lipiec, taki gorący i w ogóle, że taka pogoda. Nawet jak chwilę popadało, to zaraz było, słuchaj, można było sobie iść w plener. Więc naprawdę super wakacje. Choć szczerze powiedziawszy, już wykorzystałem swoje wakacje, więc już jedynie co mi zostaje, to po pracy sobie coś porobić. Potrzebuję więcej czasu.
Jakiego czasu? Dziewczyno, jesteś już dojrzałą kobietą, nie potrzebujesz już czasu. Ale powiem tak, czasami ten upał jest tak dobijający, tak jak w moim vlogu to zrobiłem, opisałem, powiedziałem. Fajnie, że jest gorąco, ale bez przesady. Zdycham czasami, że szok. Dopiero się rozgrzewam. O, skrzynka. Dobra, mamy skrzynkę i chodźmy dalej. No ja mówię, ile może być taka temperatura? 30 stopni dzień w dzień, no to jest chyba zbytka przesada. Przynajmniej dla mnie, ja nie lubię, jakie są takie wysokie temperatury. I się rozpaćkał. I gdzie jest reszta tych śmiesznych grupów, które mamy uwolnić? Może gdzieś tutaj? A to jest środek mapy, dobra, to już wiemy. Musimy uwolnić tych więźniów. Gdzie masz niezwykłych wrogów? Normalni przeciwnicy. Uwolnijmy tą kolejnego. Jestem wolny. Moje gratulacje, jesteś wolny. Oj. Oj. Rakiety, czas ruszać do akcji. Moje szafy są przepełnione. Może znajdziemy takich więcej? Może. Dzięki Bogu. Straże! Ktoś tu jest! O, te są lepsze. Sprawdźcie się z nią bez litości! Dobra! Jestem wolny. Został nam jeszcze jeden do uwolnienia. Idźmy dalej, bo nie chce mi się biegać. Normalnie niesamowite, ile tu jest tych. Puk, puk. Odsuńcie się, dajcie mi wejść. Jak chcecie ze mnie walczyć, skoro nie możecie do mnie podejść? Jak ci się to podoba? Podoba mi się. Podoba mi się, że mi się tak bardzo podoba. O, jest pokazany na mapce tu. Chodźmy do niego i uwolnimy. Ale gdzie jest wyjście? Odsuniecie się, głupki. Nareszcie. Dziękuję ci. Moi służący są już wolni, ale na tym miejscu nadal ciąży klątwa. Poszukaj nadzorcy w sercu i na zawsze połóż kres jego złu. Ale dostałem. Mam 100 razy lepszy hełm na głowie. I się nie chwalę. Ale dobra, dzięki za wykonaną misję. Dostałem. Czy jestem tu sam? Nie! Chcę robić samemu? Trudno. Zmierz się ze mną. O, to jest nadzorca. Nie będę nic żałował. O. Odnówmy to. I tak już giniesz, bum.
I co teraz? Znajdź komnatę cierpienia. Tak, dobrze czytałem. Bum, dobra. Teraz na dół trzeba zejść, moi drodzy. Idziemy na dół. Ale wczoraj tak lało, jak ja byłem w pracy, patrzyłem, ludzie byli tacy mokrzy, to był oberwanie, w ogóle grad gdzieś padał, rano oglądałem wiadomości, ja w ogóle nie wierzę, mam środek lata, a tu gdzieś grad, ale on był wielki, jak moje piłeczki, taki jak kamieczki, gdzieś taki był. Jak ci się to podoba? Podoba mi się bardzo. Dobra, kręcę teraz iść. Jak najszybciej, bo kilka mi się... To jest ten pierścień. Jak myślę, że będziemy główną drogą szli, to będzie okej. Okay. Mnie powstrzymać. No ciebie nie da się, maleńka, powstrzymać. Okultyści. Słabi jak muchy. Tędy pójdziemy. Swędzi mi oko. No coś wam nie wyszło. Mamy punkt nawigacyjny, zawsze możemy tu się pojawić. Moi drodzy, tak. Dzisiejszy plan na nagrywanie. Więc, jeśli w ogóle ktoś to będzie oglądał, ale ja i tak będę nagrywał, bo to chodzi, żeby wam pokazać, że streamy są fajne. Przynajmniej tak mam nadzieję, że są fajne. I do 17 powiedzmy 40 będę grał Diablo. Później zniknę, bo muszę iść po młodego. Ale jak wrócę, to zagramy w taką fajną grę. Coś, taką minecraftową grę, więc na pewno on się spodoba. Ale to jak wrócę, sobie na spokojnie odpalę streama. Czasem nie panuje nad własnym ciałem. Jestem pewien, że Lazarus o tym wie. W takich chwilach dziwnie na mnie patrzy. Chipsety. Ja za nic nie będę płacił, w dupie mam to. Ej, zgubiłem się, chyba muszę iść tu w lewo. Metalowa tarcza, po chuj mi tarcza, ja się pytam. Jak ja w ogóle tarcz nie używam. Jak ci się to podoba? Te prądy są naprawdę mocne. A teraz będziemy mieli 19 level, moi drodzy. O, leć ode mnie. O, prądy go walą jak leci. Dobra, to chyba nie tędy. Wbrew protestom członków mojej rady, nie zamierzam zaprzestać kaźni. Zgładzę tych, których uznam za winnych spisku przeciw królestwu. Ale nie, no, jesteś wrednym królem. Ale król z ciebie bledny. O, tu kogoś przywołują. Nie. Dobrze nam idzie, moi drodzy. Boże, cały czas. A, boję się! Dobra, co tu jest nowego? Zostawiamy to. Fala mocy.
O, eksplozja energii. A co to robi? Gromadzi energię, po czym uwalniasz się. O, super. Sprawdzimy to zaraz. Jak będzie dużo przeciwników. Chodźcie tu. To było co? To było to? To było takie pierdnięcie karalucha? Nie, nie, zaraz to jeszcze raz trzeba czaić. O, boss! To tak! W tej grze cutscenki to jest istna tragedia. Nie apeluje w Tristram nad zwłokami starca. Wkrótce będzie miała kolejnego trupa do opłakiwania. Ciebie! Poznaj rzeźnika! Ale mi tam rzeźnik. Świeże mięso. Poczór ma się takimi dwoma żałosnymi istotami na... najeść. Wow! Dobra, atakujemy go. Ups, wiecha. Mała wiecha, sorry. Wow! Widzę, że nie będzie tak łatwo. Myślę, że odejdę od niego na kawałek. Ło! Powiem tak, moi drodzy. Łatwiej mi było mniszką, która jest... O, wybuchłem. Ale nie było takie trudne. O. No i się udało. Wiecie co? Trochę fajnych rzeczy wypadało. Dobra, te wszystkie niebieskie powrzucajmy. Weźmy tak, te... Same fajne te żółte. O! Co to może być? Ale ja tego w ogóle nie będę mówił. A mogę! Stalowe. No ale jakie fajowskie. No brzydko będę wyglądał, trudno. Ale póki co ja się nie ubieram. O, o. O, dla Templariusza damy mu to, bo on ma jakiś... Rad jestem, że los skrzyżował nasze drogi. Masz. Dlaczego? Walczysz honorowo i za ciebie. No bo ja jestem kobietą, jestem honorową kobietą. Przypominałem ją... ta sceneria przypomina mi teraz ten... w Władcy Pierścieni Morię, jak oni tam uciekali z niej. Też takie były właśnie schody, gdzie można było za szybko spać z nich. Zostawcie mojego kumpla! Życie... O, nie trafiam. Życie wam niemiłe! O, patrzcie, nie uderzyłem. Umieram. Nie umieraj! Miecz, aniele. Mój miecz. I co? Przypomniałem sobie... Tyriel to jest! Aniołem w Królestwie Niebios. Sprawiedliwości. Uzdrowieniem sprawiedliwości. Byłem... Jestem Tyrael. Tyrael, nie Tyriel. Co mi odbiło z Tyrielem? Tyrael. Przewróciłaś mi pamięć, przyjaciółko. Ostatni władcy piekieł Belial i Azmadan. Chcą sprowadzić na ten świat wieczną ciemność. Ciemność Belial. Belial. Z niecierpliwością czekam na okres. Czy zdać. Do Kaldeum teraz już... będziemy się wybierać. Okej. Tyrael nam spadł z nieba, normalnie super. Dobra, co tu mamy? Jakieś zwierciadło, główienko. Najpierw tak, naprawmy wszystko co mamy. Ja chcę to znaleźć, no. Patrzcie, jakieś śmieszne kule. I co to robi? Do obrażeń.
A coś nowego do pancerza? Jakieś zwierciadło, ale mi to się nie przyda. Dobra, to jest tak. Więc odzyskajmy. To zostawimy. No. I gitara. Rękawicy nie. Spodnie mam. Dobra, do triala, lajdźmy. A jak go znajdziemy? Nigdzie nie. Tak. Wezwałem karabin. Dobra. Ruszajmy. Wyruszamy do Kaldeum. Oczywiście, że jedziemy do Kaldeum, moi drodzy. To się nazywa istna teleportacja. Nie wygląda fajnie w tym. Będę musiał to zmienić, ale to później, jeśli chodzi o jej barki. Czy tu coś jest... A, to jest złotnik. A ja nie chcę tu się w tym bawić. Pani, podobno przybyłaś tu z Tristram. Nie. Rodzina stamtąd pochodzi. Na to miasto spadło masę nieszczęść, prawda? O, tu co to jest? Tu można coś kupić? O, patrzcie, co to jest. Uczykowała, jak wykonać archocki pancerz. Pancerz? Nie stać mnie. To chyba się nic nie zmienia tutaj, jak ja jestem. Cały czas to samo mogę wyrobić, nie? Tak, z tego co widać, tak. W takim razie idźmy do Lei, ale ładnie to wygląda. Dobra, dobra, dobra. Ruszajmy, nie ma czasu. Trzeba nadrobić jak najwięcej fabuły. Strażniczko, skąd nie należy? Los skieruje się do Alka. Fajnie. Poza tym wy znacie fabułę, a farmić można w każdej chwili. Tyrael i Jan dowiedzieli jako dziecko. Doskonale. Uważaj, Alkarnus wygląda mi na pułapkę Mahdy. Dobra. Dla jednego to śmieci, dla innego skarb, nie? Nie, nic ciekawego tu nie ma. To droga prowadząca do Alkarnus. Musisz iść nią aż do mostu nad Czarnym Kanionem i dalej. A co tu jest, jak tu wejdziemy? Tutaj, powiem wam szczerze, jeszcze nie byłem. Czy tu coś mogę kupić? Oto do czego prowadzi posadzenie dziecka na tronie. No. Szkoda, że cesarz i jego strażnicy wcześniej nie popadli w obłęd. Biznes kwitnie, odkąd ludzie nie mają wstępu do miasta. Tyle bólu i cierpienia. Poprzedni cesarz by nas tak nie traktował. Jego... Wszystko, co miałam, zostawiła was. Dobra, dobra. Zwiększamy sobie obronę piorunującą i ruszamy do akcji. Nie ma czasu, czas to pieniądz, a ja kocham pieniądze. No musi zapłacić, ale trzeba znaleźć. O, zaklinaczka. Zachowaj ostrożność, podróżniczko. Mogą próbować. W takim razie nie mogę. Są tam iluzje. Dla niektórych to zwykłe miraże, ale ja przenikam je wzrokiem. To czarna magia sabatu. Zwiedzie cię na śmierć. Miałam już do czynienia z kultystami. Ale tam damy łatwo wypatrzyć. Ale dziękuję za odpoczynek. Wygląda inaczej niż wszyscy, których spotkaliśmy do tej pory. Kurde, patrzcie, te pioruny robią istny pogrom. La
Kuni, nazywane czasami ludźmi panterami, od tysięcy lat... Ale jak? O nie. ...pustynne na wschód od Kaldeum. Duże samce są przywódcami plemion... Ole, dobra. Ostrożnie, są bardzo blisko. Jesteś pewna? Chyba nie można tędy przejść. Niepotrzebnie tu przychodziłaś! Demony pożrą twoje kości! No, już ciebie pokonaliśmy. O! No, kulciści, dostałem po dupskach. Dobra, osiągnięcie zrobione. Jestem zaklinaczem. Mnie również nie. Szukam kogoś. Na razie pozwól, że usunę ci z drogi przeszkodę. Spoko. Dzięki. Kapitanie, z tyłu! Żelazne wilki, chrońcie ludzi! No. Jakich ludzi? Nie jesteśmy ludźmi. Gdyby nie ty, Lakuni na pewno... Obawiam się, że to nie koniec przeszkód. Mam rację? Będzie jeszcze. Ruszajmy na północ, na płaskowyż Skowytów. Zdaje Spoko. Się, stamtąd emanuje magia kultystów. To chodźmy. Rozwaliłem tego. Tego gada. Gdzie mam iść? Jak zwykle zagadałem się i nie wiem, gdzie już mam iść. Pójdźmy w prawo. To jest leworęczny. Idziemy tędy. Do góry. Kolejna iluzja. Kultyści próbowali zacierać ślady, ale ich zaklęcia są słabe i łatwo je przejrzeć. Jeżeli Aha, co? Jeżeli po śladach, znajdziemy kryjówki kultystów i przerwiemy rytuał. Dobra. Mam innych śladów magii. Szybko! Ciebie czy... Jest. Dostał. Co tu ciekawego mam? Rekin wydmowy to nieuchwytne stworzenie potrafiące siać ogromne zniszczenie. Wiem. W ukryciu pod piaskiem. Patrz, więcej zamaskowanych śladów. Dobra, wiesz, aha, czyli za śladami mam iść. Spoko. O. Dobra. Chęm, 5 punktów życia. Fajnie. Mam kamyka. Mam kamyka w czole, to jest fajne. To jedna z kryjówek kultystów. To tam odbywa się część rytuału iluzji. Tam damy radę. Koniec tego dobrego. To powinno zdjąć część iluzji. Chociaż troszkę. Teraz, gdzie ona jest? Chodź tu, zaklinaczko. Szukaj mi. Dobra, nie tędy. Na pewno nie tędy. Nie tędy. Na wszystko co święte. Widzisz tego wroga? Gdzie? O, coś mnie. Wow, wow, wow. Coś niefajnie, nie fajnie. Oj, nie fajnie. Nie fajnie, nie fajnie. O, o. Dobra. O, jakiś rubin fajny. O, shit. Jakiś miecz. Tam, wziąłem go. Tu też coś fajnego, kurde. Co mnie tak zatrzymuje? Cóż za potworne stworzenie. Gdzie to potworne stworzenie jest? A teraz sprawdzimy, co to... Chyba gdzieś tędy. Kurde, krążę, a nie mogę. Gdyby tylko mogli mnie teraz zobaczyć. Nie lubię tych stworzonych na temat tych much, bo one strasznie dużo życia zabierają. Przeszli tędy ci parszywi kultyści. Na piaskach leżą rozrzucone ciała ich niewinnych ofiar. Zapłacę. Cholera. Tak zrobimy. Nie przeżyje żaden z nich.
O, zostawimy sobie. Patrzcie, kostur mogę mieć. I co? Mogę go używać? Ha. Ha, kostur jest dwuręczny. Jak to będzie wyglądać? Nie wiem. Z pałką, kijem hokejowym. On wygląda do dupy. Chyba tędy trzeba iść. Trochę się zgubiłem. Ładnie. Okej, dobra, jeszcze nie tędy. Czemu jak ja gram, zawsze się gubię? Dobrze się w swoim domu nie gubię, bo to byłoby tragiczne. O! Skrzynia ze skarbem. O nie, 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 te ptaszki są straszne. Wiesz mnie atakować? I po bólu, moi drodzy. Więcej zamaskowanych śladów. To jedna z kryjówek kultystów. To tam odbywa się część rytuału iluzji. Tam przeszłem w ogóle wokół. Gdzie jest mięso? Dobra. Hacia. Hacia. To powinno rozproszyć magię sabatu. Wracajmy na most. Kolego, dam ci to. Doskonale. O, magiczny amulet. Jak ja wyglądam? No. Lepiej to niż ko... Te kulki muszę sobie zrobić. Wiecie, tam były takie kulki. Powiedz, co zrobimy, kiedy Mahda już umrze? Władcy piekła, Belial i Asmodan planują inwazję. Sprawię, że bardzo tego pożałują. Interesujące. Dobra. Zapewne to ciebie miałam tutaj spotkać. Pewnie ja, pewnie miałaś mnie spotkać. Nie pochodzę z Kaldeum. Nauczyłam się tych zaklęć 1500 lat temu. Razem to on nas wyszkolił i złożył do magicznego snu, który trwał aż do... Ty nie żartujesz, prawda? Ojej. Tak, weźmiemy zaklinaczkę. Zawsze dobrze cię widzieć. Dobra, weźmiemy to. Kolejna różdżka. Idźmy dalej. Czas znaleźć posterunek Kasima. Dokładnie. Ale to jeszcze kawałek drogi stąd. Jeszcze czekam. Jeszcze czekasz? Dobrze, czekaj. Dobrze nam idzie. A ty. Wow, 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 wow. O, jakiś achievement. Ale się rozpierdził, co zrobił. Ty, a gdzie ta moja zaklinaczka? Dobra. Nieważne, kobiety muszą się trzymać razem. Jakieś kości do gry zdobyłem. O, daj mi ten kostur. Prezent? No, masz. Przyda ci się.
Ja nie używam laski, jestem za młoda. To nie iluzja. Droga jest zablokowana. Muszę przejść przez posterunek na zachodzie. Dobra, idziemy. Dobra. Yeah, dawaj. Mam lepsze buty, więc sorry. Okej, fala uderzeniowa jest dobra. A te małe gówno trzeba umijać, bo one są tragiczne. Tego nie było w planie, co? No. O, trzeba sobie to odnowić. O, ruiny. Tego nie widziałem jeszcze. Sorry, ale wejdziemy do tych ruin. Chciałem to sprawdzić, bo to fajnie wygląda. Ale w klimatycznie podoba mi się. Robaczek. Nie mogę wejść. Co to jest? O, się rozpadło. Jakiegoś faraona znajdziemy. Fajnie, podoba mi się. Fu, co to było? Majestatyczne pustynie Kedżistanu nieustannie pochłaniają nowe obszary. Są także pełne owadów. Choć z pozoru to tylko drobne utrapienie, szkodniki przenoszą najróżniejsze zarazy. Kiedyś jeden z takich insektów wlazł mi do buta. Stopa spuchła mi do rozmiarów arbuza. Co ty wiesz? To jest kito. Fajna jaskinia. Jak już tu jesteśmy... Ała, moje ucho. Muszę sobie jakieś fajniejsze słuchawki. Przeszkadza. No masz... Nie, we mnie również jest pustka. No właśnie chujowo, że tu nic nie ma. Mogłoby coś tu być. Po to tu przyszedłem. Żeby znaleźć jakieś fajne rzeczy, jakieś itemki. O, tutaj jest jakieś przejście jeszcze. O, te demony niewidzialne. One są mocne. O, zostaje bęcki. Ale nie tak łatwo mnie zabić. Tak. Jest. Nie, tutaj nie. Fala mocy. Też nie. O. Geniusz. Weźmy geniusza. Pryzmat. Gdy aktywacja diamenta skóra, koszt wszystkich zaklęć jest zmniejszony. Bardzo fajnie. O. Pozwala nasycić broń magiczną energią. Nie, zostaniemy przy tym. Fala mocy już widziałem. Dobra.
Fajna zbroja, ale tracę dużo na niej, więc nie chcę. Mądry wybór. A, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Jezu, te ruiny są przeolbrzymie. Dobra, czas ich pokonać. Jest. Jał. Fajnie słyszeć kogoś innego niż ten głupi ten, znaczy głupi. Fajny jest ten templariusz, ale już mi się znudził, że myślałem, że kogoś nowego zwerbujemy sobie do naszej ekipy. W oazach wokół Kaldeum są szczególnie niebezpieczne, gdy atakują w dużych stadach. Podobno ich surowe mięso jest przysmakiem elit Kaldeum. Ale zapewniam, że to tylko plotki. Jak zwykle. I co? Pusto jak w... No i doszliśmy do końcówki. Też trzeba się chyba cofnąć. Pewnie. Mówiłem, że tak myślałem. Kurwa. Na razie jest spoko. Mamy 20 level. A to cały ten kawał trzeba przejść. Ja nie mogę. I nic ciekawego nie ma póki co. Co, rozwalam to i nic nie wypada, szkoda. A ja. O, nie zauważyłem ich. Czy musimy iść teraz tutaj? No to idziemy. I bum. I bum. No. Ile ty wiesz? Nic tu nie był w ogóle. Całą jaskinię przelazłem i gówno. Marnowałem tylko niepotrzebnie swój drogocenny czas, mój drodzy. I was przynudziłem przy tym. Dobra, zjeżdżamy sam, bo to bez sensu tu być. Nie, szkoda, szkoda. Zgnieśmy robaka. Hacia, hacia. Może achievement dostanę za zgniatanie robali. Chodź tu, robaczku, i ciach. Fajne, fajne. No, a spadamy stąd. Bez sensu. Hej ho, hej ho. Dobra, jest.
punkt kontrolny. Tak, gdzieś doszliśmy, moi drodzy. No cicho, cicho, wszyscy śpią, co to jest? Kapitanie gwardii. Odkąd zjawiła się gwardia imperialna, jesteśmy bezpieczni. Otwórz bramę. Muszę się... Chyba. Ale dobra, aha. Trzeba pomóc. No i jesteś. Dostarczono cię do mnie. Nigdy bym mnie nie zdradził. Zabić ją. Ależ by cię zdradził. Kłamstw, Mahdo. Tak naprawdę byłaś martwa w momencie, gdy zabiłaś Kaina. Właśnie. O, SMS. Dobra, uwolnimy żołnierzy. W ostatniej chwili chcieli złożyć nas Serialowi w ofierze. Dobrze, że ja tu byłam. Odbijcie miasto. Dobra, idziemy do ataku. Jak to Kubuś mówi, do ataku. Do ataku. O nie. Kacia. Bum. Pojawił się i koniec. Jest. Dobrze, moi drodzy, to na dzisiaj będzie tyle. No wiem, wiem, szkoda, super stream, w ogóle bardzo dobrze się bawicie, ale moi drodzy, no przykro mi, to na dzisiaj tyle, mówiłem, wracamy niedługo i zagramy sobie fajną grę, jeszcze nie było na moim streamie tej gry, więc coś nowego będzie. Trzymajcie się, moi drodzy.